Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Far Cry 6. Kontynuujemy naszą przygodę na terenie Maximus Matanzas. No i mamy tutaj zadanie, które zostało, że tak powiem, nam zlecone na samym początku, że tak, na samym początku przygody z nimi, czyli w momencie, kiedy już ich tam zapoznaliśmy. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się, nazwijmy to, propagandą z Biczo. A teraz mamy takie zadanko, mamy uwolnić jakichś ludzi. Zakładam, że oni są uwięzieni albo w zoo, albo gdzieś w okolicach zoo. Ewentualnie spotykamy się w zoo tylko dla niepoznaki. Dzwoni Tali. Talia? A, okej. Amatysu. Good. I'm up on the Batidor, that big spinning ride. Okej, I'll find you. Okej, więc to trochę wygląda, jakbyśmy się, że tak powiem, spotykali w zoo w ramach konspiracji. Tak to wygląda troszeczkę. Tu się trzeba jakoś przedostać przez te wszystkie płoty. Na górę? Serio? Dobra, jest drapka. Coś tu się wydziera? Czy u was też się mówi drapka? Bo tam w rejonie, gdzie się wychowałem, to mówi się drapka, nie często, About time. This can't wait. nie drabina, tylko drapka. Dobra, jest Talia i mów mi co teraz. Castiel's repeating history. My history. Yara was built by slaves, and now so is Viviro. El Presidente is Afro-Yaren, and doesn't even realize the fucking irony. He has innocent people down there. People from our show. We did one in Esperanza. Caused a riot. Castillo's Minister of Bullshit Propaganda, Maria Marquesa, blacklisted us. Locked me up in her academy and tried to fry my brain. But I was lucky. Paolo busted me out. Told me to move on, but I can't. Not with people locked up down there. In cages. Sleeping in their own shit like I was. I don't got skills to break people out. You do. Save them. No, co my tu mamy za nagrodę? Serio? W nagrodę dostaniemy zebrę. No dobra, niech będzie. I'll stay here. Be your lookout. Need to move fast, or people are going to die. Okej, czyli jednak miałem rację, że oni są uwięzieni. Uwięzieni są w zoo. Tu się trzeba rozejrzeć od razu. Na dzień dobry, skoro jesteśmy na górze. Paraiso Perdido, cokolwiek by to nie było. Mierda. Shit, a kamera. Dobrze, tam jakaś skrzynia. Jeszcze gdzieś coś tutaj, ktoś? No tak skaczę, tak latam jak wariat trochę tą kamerą, zamiast jakoś tak w miarę metodycznie. Zamiast tak metodycznie, to tak na Sneaky. wariata. Sneaky sniper. Daleko, dobrze. Znaczy, no. Już niech będzie, palto licho. Dobra, wróć. Z grubsza za nami. Czy ja stąd sięgnę tego typa? Ej, zmienił mi się. Co się stało? A co to jest w ogóle? A, bo to strzelba jest. Dobra, sorry. Dobra. Tego jednego już mniej. Tu można? Tu jest tyrolka, bardzo fajnie. Okej, to jest nawet miłe. Co się stało? Kamera zdjęta.
nuestro valiente presidente. Vivero is the key to paradise. It will not only save Yara, it will heal the world. Kurde, nie sięgnę go. Szlak by to. Dobra, spokój. Tutaj w miarę spokój. Pytanie, co ten alarm nam zrobi? I o ile coś w ogóle zrobi, bo może nic nie zrobić. Zobaczymy. Szlak by to, no trudno. Trochę tak niepotrzebnie to żeśmy wywołali. Pytanie, czy ja tu mogę wejść sobie jakoś, czy jak, czy co? Nie myślę, że tu trzeba jakoś przeskakiwać. W jakiś magiczny sposób. Teraz zobaczymy. Tu jest dziura, dobrze. Tam ktoś jest na górze. Dobra, zobaczymy. Time to free these people. Tak, time to free these people. Go while you can. I jednego mniej. I can never repay libertad. You got it. Od razu zbieramy, co się da. Jak coś się nie da, to też możemy. A tutaj kanałami. Dobrze, uciekaj młody, uciekaj. Ja się tak trochę rozglądam, bo może mi się nie chcieć później tu przychodzić drugi raz, żeby pozbierać ewentualne surowce. Także niech to tak będzie. Tam muszę pamiętać o tym snajperze. Dobra, na razie jest spokój. Pytanie, jak ja tu mogę... Trzeba... Okej. Terroristas. Nic tylko terroristas. Tutaj na wieżyczce może ktoś być? Albo i nie. No dobra, to trzeba iść. Tu w środku ktoś gdzieś będzie. Dobra, paliko. To sobie zmieniemy. Może się później przydać. This is sick. No, koleżanko. Trudno. Trudno. Nie do końca wyszło. No ej, co jest? Tędy to tu. Teraz tak, gdzie jest? Dobra, tutaj jest paru typa. Snajper jest tam gdzieś daleko. O co tu może chodzić z tymi zwierzętami? Z tymi... Kurde. Okej, czyli to częściowo zagrożeniem mogą być też zwierzęta. Bo te takie plamy to pokazują zagrożenie, tak? A to częściowo zagrożeniem mogą być też zwierzęta. Run. Please, yeah. Don't let them torture anyone else. Go while you can. I pray every night in cold. Dobra, wyjazd mi stąd. They will be sent to the camps. Nie hałasować. Tutaj ktoś jest za ścianą. I to większa ilość. Ale już jest czterech. Już jest czterech. Teraz gdzie dalej? O, rany boskie.
strony jest nie najgorzej, z drugiej strony jest tak lekko do dupy. Tu jest gdzieś skrzynia FND, ale nie do końca wiem gdzie. Tutaj, z tej strony. Plus jakaś znajdźka tutaj. Okej. Okay. Ciekawe to. Amunicja zebrana. Tutaj idę, wybaczcie, że wyjrzę. Okej, okay, to już jakaś ulotka, więc to nie jest nic pilnego. Najprawdopodobniej chodzi o... Podnieś puls jakiś. Gotta make sure everyone's out first. Do Centrum Bezpieczeństwa. Dobra rzecz, może być dobra rzecz. Tu jest wyjście, tak? Dobra, luzik. No, co jest? Tu jeszcze coś na dole. Skrzynia FND. Dziękujemy. I teraz tutaj. Co my tu mamy tutaj? Tutaj pana oficera nie zgarniemy, bo on się zaczął ruszać, uciekać. Treated worse than animals. Jakby tak spróbować. Dahlia, it's not just cages. They are torturing people to death. The bodies, blood. They pump people through here. We got to stop this. Get those people out while I keep watch. Hey, czy ja dobrze widzę, że jednym strzałem dwóch załatwiłem? Bo tam dwóch stało. Ale jazda. Cisza. Tam ktoś jest. Gotta take out that alarm. Dobra, ubyło następnego. Bo trochę ubywa. Pytanie, czy tutaj ktoś jest więziony. Dobra. No ej. No ej. Poszło. Dobra. Run. I knew someone would come. Thank you. They were going to send us to the outcast camps. Dobrze, ej, i szósta osoba. Get moving. Go. Gracias a Dios. I never thought I'd leave you. There, again. Tutaj cisza. Z tej strony coś jeszcze gdzieś ktoś jest? Czego nie widzę? Kogo nie widzę? Kogo nie widzę? Wszystko poszło, ale nie do końca dobrze. To, szlakby to. Dobra. Rapido, go, go! Siódma osoba. Dahlia. The people are safe. Good, but it's not enough. Yara needs to see what Castillo is doing. See why we can't sit silent. Security cameras all over this place. Some footage could change a lot of minds. Fuck yes, Danny. Broadcasting footage. Beecho will know how to get that to as many people as we can. I'll look for the control room. Mierda. Control room. Gdzie jest control room? Tam gdzieś. Czy
trzeba przejść bokiem, bo krokodyle mogą być niebezpieczne. Nie wiem dlaczego. Zupełnie nie rozumiem tego. Tu jest gdzieś skrzynia jeszcze FND. Tak, tutaj jeszcze jest alarm i kamera. Trzeba to zlikwidować od razu. Na dzień dobry. Kolejne małe utrudnienie, że... Znaczy, taki mały błąd w grze, że nie zawsze pojawia się... Nie zawsze pojawia się ten krzyż celowniczy w lunecie. Tylko pojawia się... Czasami się pojawia, czasami się nie pojawia. Tak trochę z przypadku. Tu jest wyjście. Moment, tu sobie otworzę od razu. Czy jakieś przejście do innego miejsca, nieważne. Lepiej mieć to otwarte i później mieć możliwość ucieczki. Użyj klucza. Okej, okay, wszędzie wchodzi... Wszędzie... czytaj. Imperialna zebra. Okej, okay, no to jest to, co ma, będzie nagrodą naszą, tak? Staniemy zebrę w nagrodę. Tak wesoło, tak wesoło. Karabin jakiś kolejny dostaliśmy. Czy coś tu jeszcze jest? Moment, jak my z amunicją stoimy? Z amunicją stoimy bardzo dobrze. Więc teraz tak. Interakcja. Okej, the footage. I teraz pytanie, czy coś tu się będzie działo, czy ja po prostu mam stać i czekać, aż się pobierze? Danny, they're sending in reinforcements. Gonio, the download isn't finished. Trzeba zmienić. No ej, co jest? Jednego mniej. Tu jest to, on przyjdzie. Chyba z tej. Granat. Ło! Po robocie. Jakby to, niedobrze. Aż trzy naboje zużyłem. No, ale są jakieś postępy. Tam jeszcze coś jest. Nie będziemy się bawili. Konio, hurry up. Tam ktoś na górę poszedł, tak? Tak trochę na wesoło to się dzieje, no ale dobra. Jakby to. Dobra. Góry! A co teraz? Zlikwiduj posiłki. Bardzo fajnie. Bo głodny jestem.
jednego mniej. Jednego posiłka mniej. They gone. They gone? Wątpię, żeby they gone. Watch your head, Danny. No szlak by to jest! Ej, co jest? Tu się trzeba troszeczkę... Trzeba przeczekać odrobinkę. Wyzdrowieć trochę. Czekajcie, bo kończy mi się amunicja do... strzelby jakimś cudem. Clear down here and I got the footage. Now I see why Clara likes you. Maria's not gonna be able to cover this shit up. Don't worry, we'll give Libertad some credit. Just do your thing, Talia. Okay, meet me at that shitty Anton statue by the front gates. This is worth it. You'll see. Trust, Danny. Trust. Spotka się z Talią pod pomnikiem. Cokolwiek by to nie było i gdziekolwiek by to nie było. Jak amunicja? Jest lepiej. Pod pomnikiem, czyli gdzie? 100 metrów. Dobra, nie jest to daleko, więc lecimy. Okej, okay, plus znajdźka. No jeszcze nie teraz, tak? Where the fuck are you? Look! It's Anton's fucking zebra! That's the worst of some paint! See? What did it make me famous? Take a pic! Hurry up! Take the fucking picture! Keep it still! One more time. I fucking dare you. I'm good with animals. Dobre to było. Dobre to było. To od razu zobaczymy, co tu jest za znaczka. A dostaliśmy nagrodę konia. Koń zebra. Znaczką jest okej, okay, łowisko dla rybek. Dobra, niech będzie. O, rany boskie. Tak na wesoło, troszeczkę. A troszeczkę nie. O, mało brakowało, żebym poległ gdzieś tam po drodze. Na szczęście... Na szczęście nie poległem. Okej, najważniejsze, że udało się uwolnić ludzi. Tutaj jest jeszcze myk taki, że... za każdego uwolnionego, tutaj, bo tutaj było uwolnionych 7, za każdego uwolnionego jeńca dostawałem 5 bandidos. I dlaczego? W obozie Maximus Matanzas jest obóz, gdzie jest obóz Maximów? Tu jest obóz Maximów. W obozie Maximus Matanzas mogłem sobie rozbudować, że tak powiem, kolejną część takiego zaplecza partyzanckiego. Nie pamiętam, co ja tam dobudowałem. Jeżeli dobrze kojarzę, to kuchnię i koszary. Co spowodowało, że że bandidos mają lepsze zaplecze, więc więcej ich do nas po prostu ściąga, więcej ich do nas się dołącza, a że mają koszary, no to tak samo mam ich gdzie gromadzić, więc po prostu więcej ich do mnie przybywa.
i z tego też względu za każdego uwolnionego dostałem 5. Także no takie są plusy rozbudowy, rozbudowy no tego zaplecza. Tutaj fajny pomnik naszego... to jest pomnik Antona, tak? Kurka wodna, taki jest... Taki jest teges szmeges fantazyjny, no nie? No ale co? Dobra, bo się rozgadałem i oczywiście nic z tego nie wynika. Kończymy sobie zadanko tutaj. Znaczy skończyło się zadanko, więc kończymy odcinek. Jeszcze mamy dobrych kilka zadań teamów, więc jeszcze trochę to potrwa. No ale fajnie. A skoro to potrwa, więc oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.